Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Witam serdecznie, a dzisiejsze nasze spotkanie podyktowane jest wpisami na forum internetowym dotyczącymi rzekomo nadpłat, jakie państwo pobierają niezgodnie podobno z ustawą za zużytą wodę w mieszkaniach, które nie są opomiarowane. Ktoś tam nawet wyliczył na tym forum, ileż to pieniędzy za 10 lat do tyłu zgodnie z ustawą o gospodarce wodnej spółdzielnia powinna mieszkańcom zwrócić. Panie prezesie, jak to jest, proszę powiedzieć, z tymi nadpłatami czy nie nadpłatami, w ogóle z pobieraniem pieniędzy za zużytą wodę w zasobach Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej? No tak się składa, że z tego, co ja zdążyłem wywnioskować, te zapisy, które pojawiają się na tym forum, są jak gdyby kierowane od osób nieopomiarowanych, tak jak tu wspomnieliśmy. No ale na wstępie chciałem podać, że nasza spółdzielnia, jeżeli chodzi o opomiarowanie wody, w 99% jest opomiarowania, natomiast 1% mieszkańców jest nieopomiarowanych, czyli to jest około w tej chwili 40 mieszkań. No i problem się pojawia właśnie dla nich tutaj. Ja myślę, że tylko niezrozumienie i próba w jakieś tam sugerowania czegokolwiek, bo wystarczyłoby tylko sięgnąć do regulaminu spółdzielni, do zapisów ustawy o dostawie wody i problem by został rozstrzygnięty. Ja może tutaj, żeby nie być gołosłownym, od razu powiem, że żadnych zysków nadzwyczajnych z tytułu dostawy wody spółdzielnia nie posiada. Jedynie to, co zapłaci dostawcy wody, którym jest, są wodociągi koneckie, obciąża mieszkańców. I tak każdy w sposób zgodny z licznikiem, ewentualnie, jeżeli nie zastosował się do próśb naszych, które no, wystosowane były wielokrotnie do naszych mieszkańców, aby się opomiarować i żeby płacić za faktyczne zużycie i ilość wody, według oczywiście cen ustalonych przez Radę Miejską, ewentualnie taryfy, które, no bo wiadomo, że w tej chwili są określone zasady i tutaj nawet niekoniecznie Rada Miejska musi zaakceptować, ale taryfa zostaje przyjęta. No i te reguły oczywiście w spółdzielni są stosowane. Jeszcze raz chcę podkreślić, że spółdzielnia od mieszkańców bierze tylko takie kwoty, jakie płaci do wodociągów, według wskazań oczywiście liczników zbiorczych, które są na każdym budynku. Dlatego no tutaj z tymi stwierdzeniami zgodzić się nie można. Może dla przytoczę konkretne zapisy, jakie są w regulaminie, bo to on jest publikowany i każdy ma do tego dostęp. Wystarczyło tylko przyjść i przeczytać. Oczywiście lokale nieopomiarowane są w jakiś sposób w tej chwili z racji tego, że nie jesteśmy w stanie w wielu przypadkach, nie w każdym, ale w wielu przypadkach ustalić ilości osób zamieszkałych w danym lokalu, bo zmieściły się tutaj przepisy o meldunkach i nie uzyskujemy takich informacji. Często mieszkania są wynajmowane, żadna osoba nie zameldowana, mieszka 4-5 osób, no i z racji tego no, powstawały pewne niedobory. Stąd no, musieliśmy w jakiś sposób zareagować, bo jeżeli ktoś nie opomiarował się, to znaczy, że ma jakiś powód tego nieopomiarowania, bo przecież jak zresztą wynika z intencji no, prawie wszystkich mieszkańców, bo na każdym zebraniu z tym spotykaliśmy się, żeby dążyć do pełnego opomiarowania. No i w tym kierunku cały czas idzie spółdzielnia. Opomiarowane mamy ciepło, opomiarowaną wodę, gaz w większości oprócz 3 maja, bo tam są inne troszeczkę zasady. Także, że jak widać dążymy do tego, aby każdy mógł płacić za to, co faktycznie zużywa. I jeszcze tylko przytoczę punkt regulaminu, że w lokalach nieopomiarowanych ustalony został ryczałt w wysokości 300% średniego zużycia wody w mieszkaniach opomiarowanych, czyli to się odnosi do 300%, ale konkretnego budynku, nie jakichś innych, tylko z tego, gdzie następuje rozliczenie, w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy tego mieszkania, z racji tego, o czym już wcześniej wspomniałem, że nie jesteśmy w stanie ustalić czasem ilości
mieszkańców zamieszkałych w konkretnym mieszkaniu. Ale to nie wszystko, bo chcę dodać, że również w paragrafie 4 punkt 6 jest taki zapis, że suma obciążeń za wodę i ścieki wszystkich użytkowników z poszczególnych lokali w danym budynku lub w zespole budynków nie może być wyższa od kosztów poniesionych przez spółdzielni na rzecz przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Końskich, spółka z o.o., no bo z nimi się rozliczamy. W przypadku, gdy po dokonaniu rozliczenia wody i ścieków nastąpi nadwyżka wpływów, no bo może być jakiś taki przypadek, są to sporadyczne, ale może się zdarzyć, nad kosztami poniesionymi przez spółdzielnie na rzecz przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, nadwyżka ta spowoduje proporcjonalne zmniejszenie kosztów poniesionych przez wszystkich lokatorów. Nie tylko przez tych nieopomiarowanych, ale dotyczy to wszystkich mieszkańców. Także no, tego typu stwierdzenia uważam za niezasadne. No, myślę, że wynikające z tego, że większość z tych osób no, nie zna chyba do końca zasad funkcjonowania tutaj regulaminu spółdzielni mieszkaniowej. No, chciałem to zdementować, bo tak nie jest. Czyli panie prezesie, z pańskiej wypowiedzi wynika, że gdybyście państwo opracowali taki regulamin, o którym mówią tutaj ci forumowicze, internauci, którzy tam wypisują te swoje uwagi i sugestie, to wówczas trzeba by było dopłacać do tej wody, bo okazałoby się, że główny licznik wskazuje większe zużycie niż te kwoty, które państwo byście pobierali. Czy to tak należy rozumieć? Oczywiście, no jest taka sytuacja, że na przykład nawet podam, że w budynku opomiarowanym w 100% może wystąpić różnica między wskazaniem licznika zbiorczego na budynku, według którego rozlicza się spółdzielnia z wodociągami, w stosunku do liczników, sumy liczników indywidualnych. No i wtedy właśnie niedobór, bo najczęściej powstaje niedobór, chociaż no, w sporadycznych przypadkach no, może być odwrotna sytuacja, bo to są błędy odczytu indywidualnych liczników, że nastąpi nadwyżka. No to wtedy tą nadwyżkę rozliczamy z mieszkańca. Natomiast w przypadku, jeżeli wystąpi niedobór, a ten jest no, w 90 kilku procentach, bo dokładność liczników indywidualnych no, nigdy nie będzie taka, żeby idealnie zgodziła się z licznikiem zbiorczym, no to rozlicza się to w ramach kosztów eksploatacji, bo wiadomo, że suma, jaka jest naliczona za dostawę wody przez wodociągi, no, musi być przez mieszkańców pokryta i tylko tyle, nic więcej. Czyli wynika z tego, że spółdzielnia nie oszukuje swoich członków, mieszkańców, nie pobiera za dużo pieniędzy, nie chomikuje gdzieś tej nadwyżki, że to są dane nieprawdziwe. A jeśli natomiast te osoby jeszcze będą miały jakieś wątpliwości, to co? To powinny się zgłosić do spółdzielni. Zapraszamy do spółdzielni. Ja myślę, że kwestia tylko spojrzenia, wyjaśnienia. Jeżeli będą chciały zerknąć jakieś dokumenty rozliczeniowe, nie ma problemu. Jest to dostępne, także na pewno nigdy nie oszukiwała spółdzielnia i również w tej chwili również nikogo nie oszukuje. Natomiast chciałem zaapelować właśnie, żeby no, ta resztka nieopomiarowanych wreszcie zdecydowała się na opomiarowanie, bo od razu nasuwa się pytanie, dlaczego nie chcesz się opomiarować, skoro masz możliwość w każdej chwili płacenia za to, co faktycznie zużyjesz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.